Jeśli chodzi o rosyjskie paliwa i surową ropę naftową, no to Rosjanom przede wszystkim udało się je przekierować po utracie rynku zbytu w Europie. Udało im się ten eksport przekierować na nowe rynki zbytu, szczególnie w kontekście ropy. To są rynki azjatyckie. Jeśli chodzi o paliwa, są to rynki również bardziej egzotyczne, takie jak Południowa Ameryka, Afryka czy też właśnie Azja. A Rosjanie mimo wszystko, mimo tego, że udało im się przekierować te nowe dostawy na nowe kierunki, no to muszą przede wszystkim sprzedawać ją i zarówno ropę, jak i produkty ropopochodne sprzedają po niższych cenach i przez wydłużenie szlaków logistycznych koszty są o wiele większe, jeśli chodzi o właśnie realizację tego eksportu. Widać, że istnieje stały dyskont cenowy na rosyjską ropę i on jest zależny od tego, do jakiego stopnia implementujemy zapisy sankcyjne. W styczniu 2024 roku ten dyskont wynosił około 17 dolarów, czyli Rosjanie o 17 dolarów za baryłkę dostawali mniej w porównaniu do benchmarku Brent. Niemniej to wszystko zależy, tak jak już powiedziałem, od pewnej woli i determinacji Zachodu, czy Zachód próbuje walczyć z flotą cienia, czyli tak zwaną flotą tankowców, które przewożą rosyjską ropę i rosyjskie paliwa, niejako z obejściem zachodniego systemu finansowania i po prostu z pogwałceniem zasad sankcyjnych. Rosjanie musieli niejako obniżyć wydobycie ropy naftowej, natomiast w porównaniu z prognozami, o których się mówiło, które się wieszczyło bardzo mocną redukcję wydobycia, no to Rosjanie wydobywają teraz w przeliczeniu, biorąc pod uwagę to, jakimi danymi dysponujemy, bowiem dysponujemy danymi z trzeciej ręki, Rosjanie już nie publikują danych o wydobyciu, no to wydobywają od 5 do 10% ropy mniej, aniżeli robili to przed inwazją, więc ten spadek nie jest znaczący, natomiast mimo wszystko on został urzeczywistniony. Jeśli chodzi natomiast o sektor paliwowy i o produkcję paliw, rafinację paliw, to tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Produkcja paliw nie została, jeśli chodzi tak, patrzymy na to wolumenowo, no to ona nie została mocno dotknięta sankcjami, natomiast jest dotknięta w obecnej chwili przez ukraińskie ataki bezzałogowców na rafinerie, które wyłączają konkretne moce przerobowe na konkretnych obiektach w Rosji, w europejskiej części Rosji.